Siemanko, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wracam do chaty i co się okazuje? Odnalazła się zaginiona w piątek paczka, którą dostarczali UPS-em. No, a paczka zawiera coś dla moich potworów, ponieważ one są takie bardzo wysportowane, że po przejściu jednej mili, czyli około 1,5 km, trzeba je nieść. Więc jak łatwo się domyślić właściwie, zakupiłem im trailer, taką przyczepkę, którą można przyczepić do roweru, ale też można używać jako taki fajny wózek, gdzie można te dwa potwory będzie przewieźć. Tak, Charlie? Choć będziesz jeździł wózkiem? Będę jeździł, tata, powiedz. No pewnie, że będę jeździł wózkiem. Dobra. Pokażę Wam, będziemy otwierać i zobaczymy. Paczka została w ogóle dostarczona w ogóle na zły adres, po czym cała akcja wyglądała tak, że po telefonie do nich nie chcieli podać numeru bezpośrednio do kuriera, nie chcieli powiedzieć, gdzie dokładnie paczka została zawieziona, podali adres, natomiast adres był zły, bo my pojechaliśmy tam tą paczkę odzyskać, natomiast nikt nie wiedział, o co chodzi. Okazało się, że niedaleko, dwie ulice dalej od mojego domu, paczka została dostarczona, no ale jest. Generalnie pajace z UPS tutaj w UK. UPS to jest chyba najgorsza firma, jaka może być pod względem paczek dostarczania. Zawieźli to zupełnie gdzie indziej. Mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Przeczytanie adresu to jest wielki, kurwa, problem. Tym bardziej, że adres, który na paczce jest po prostu dosłownie na Google Mapsach pod naszą bramę, więc no dobra, zobaczymy, co tam w tej paczce ciekawego się znajduje. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wszystko w paczce jest to, co powinno być, bo była otwarta przez właścicieli miejsca, gdzie była dostarczona, ale się chyba pokapowali. Wygląda na to, że wózek jest, paczka przyszła z Niemiec, jest to Clarfit bodajże Korgi 2, wóz do roweru, no i do spacerowania z dziećmi na dużych kołach dmuchanych, także będzie można jeździć wyłącznie po plaży i w terenie z nimi, będzie fajnie. Dobra, spróbujemy to otworzyć. No i dobra, telefon mamy na statywie, nie przeraźcie się, jestem jeszcze w roboczych ciuchach. Wyciągamy sprzęta, on jest dosyć ciężki, bo waży około chyba po 15 kilo pewnie. No i mam nadzieję, że wszystko kompletnie tutaj znajdziemy. Wózek ma funkcję właśnie przyczepienia go do roweru. Nawet jest, widzę, chorągiewka. Na razie odłożymy. Spróbujemy. Tak, to jest uchwyt do chadzania z buta. Ja chcę z moimi zwierzami trochę po prostu pospacerować więcej, bo tak to się nie da, trzeba ich po prostu po 1,5 km trzeba ich nosić, a jak wiecie, nie jest to super komfortowa sytuacja. Worek jest pusty. Dobra, jak za to się zabrać teraz? Zobaczmy. Tu jest, widzę, zabezpieczony ten cały, że tak powiem, dyfer. Dobra, na razie dyfer możemy sobie, tak, że tak powiem, zostawić, później go zdemontujemy, bo on nie będzie nam, że tak powiem, potrzebny. Dobra, jest zabezpieczenie. Wszystko pięknie, ładnie. Tutaj są osie, widzę, zabezpieczone. W ten sposób, myślę, chodzi o to, że koła są wewnątrz. Dobra, rozkładamy. No, fajny size ma, idealny na dwa potwory marki Chihuahua. No, dobrze to wygląda, dosyć już. Zobaczymy, jak to sprytnie chłopaki zaplanowali. Ja zacząłem łazić. Chcę zacząć łazić trochę więcej. Na tą chwilę już pozbyliśmy się prawie dychy. No i póki co ściągamy wózek. Koła są pompowane. Trzeba je napompować będzie oczywiście. Pompkę do roweru chyba jakąś mamy, a pasuje standardowa, tak jak do motocykla, więc spoko.
Kółka ładne, na ładnych oponach. Wózek ma maksymalne obciążenie do 30 kg. Pełną nazwę podam w tytule. Widzę, że wszystkie krawędzie są pozabezpieczane. Drugie kółko. Przypinka do zwierzów. Kółkus tutaj siedzi i patrzy. Tylko tu stary odpierdala znowu. Zamianę. No i dobra. Tak to wychodzi. Czy jest jakaś blokada, żeby to zblokować, żeby to się nie składało? Na pewno jest. Ale jaka, nie mam zielonego jeszcze pojęcia na razie. Jest jakiś manual tutaj, jakaś instrukcja. Tak, Corgi, Clarfit, firma, takie coś. Ja zapłaciłem za ten wózek, kochani, 160 funtów. Aha, dobra. Tu się wkłada jakąś rozpóreczkę u góry. Tą rozpóreczkę się wkłada u góry i będzie wtedy ładnie ten wózek miał, tak powiem, jedną całość. To zróbmy to. Koła na końcu. Wózek za często składany nie będzie, bo wyciągam koła, wrzucam go do samochodu i jadę z koksem. No i dobra. Zobaczmy. Tu jest jedna część. Tu jest część. Dobra, jedna strona się załapała. Dzisiaj druga musi być. Tutaj trzeba go mocno naciągnąć i powinno nam się to dać założyć tutaj. O, właśnie tak, jest to. Teraz trzeba wycelować tutaj w ten drugi otwór. No i jest. Dobra. Skręćmy to. Tu było ładniej, żeby się nic tutaj nie poprzecinało, na przykład, tak powiem. No, wózek i tak będzie generalnie głównie, w głównej mierze korzystany tutaj niedaleko, ponieważ mieszkamy w zasadzie na wsi, więc można po prostu potwory będzie w niego wziąć, bo one do chodzenia to są takie dosyć, że tak powiem, oporne na dłuższe dystanse. Dobra. Wózek już ma swój kształt. Teraz kółka. Kółka, zobaczmy jak to jest. Tu jest jakiś chyba szybki montaż kółek. Nie wiem. Tak, jest jakiś system szybkiego montażu tutaj, natomiast jeszcze jak to działa, jeszcze nie mam pojęcia. Tu są takie zatrzaski, więc myślę, że będzie to całkiem łatwo złożyć. Jest, jedno kółko siedzi. Słuchajcie, drugie. Wszystkie mają pozabezpieczane krawędzie, nie miażki, najdobrze. Dobra. Drugie kółeczko. Cyk. Tu jest na rzepy. Cały spód wozu. To jest opcja przyczepki, ale żeby ten wózek używać do chodzenia po prostu z nimi, trzeba założyć koło przednie. Koło przednie, z tego co wiem, zakłada się tak. Dobra. To koło przednie jest w jakiś sposób tutaj mocowane. Jest jakiś pisak nawet do sprawdzenia, czy gwinty są dokręcone i czy się nic nie rozkręca. To jest element do mocowania przy rowerze, z tego co widzę, a to jest element do szybkiego montażu przedniego koła, z tego co to wynika. Pasuje. Zakładamy taką nakrętkę tutaj. Dociągamy tyle, ile się tam da. I blokujemy to tym. No dobra. Delikatnie to kółko mimo wszystko się porusza.
Ale generalnie wóz jest, słuchajcie, w zasadzie gotowy. Nie jest głupi, wam powiem. Wygląda to spoko. Tu zakładamy w takim układzie takie rzeczy. Są akurat dwie. Nie wiem, jak tu kadr. Kadr jest ok. Kadr jest ok. No to jest zabezpieczenie. Tutaj wchodzi nam to jedno i drugie. Dobra, przyniosłem sobie dziesiątkę, bo szczerze mówiąc, to i tak wiedziałem, że mnie wkurzy po chwili taki zwykły kluczyk nastawny, więc sobie tutaj dokręcimy małą taką grzechoteczką. Dziesiątka, hops, dobra. Śrubki są z najlopnatem, czyli samokontrujące, powinno być dobrze. Czyli to. Cyk. I zakładamy sobie to tak. Kawał wozu będą miały potwory. O, jesteśmy. I tu jest zabezpieczenie. Klik siedzi jedno. I zabezpieczenie. Potwory się na mnie patrzą jak kurde. I tutaj to samo. Dobra. Siedzi i zabezpieczenie. Wszystko ładnie. Nie, że ocynkowane, jest wszystko pochromowane. Więc fajnie. O, nawet nie głupi balans ten wózek ma. I teraz mówię co? Wygląda to tak. Czyli wygląda to dobrze, jak dla mnie. Dla mnie wygląda to bardzo spoko. Bardziej, że to będą włożone tylko dwie małe ciłały. To jest do przypięcia ich na smyczy, żeby nie zwiewały. W razie czego, ale to nie o to chodzi. Bo chcemy jeszcze zdemontować przedni dywę. Ale przypuszczam jakiś na szybki montaż przystosowany. Dobra. Samokontrujące, więc nie powinno się nam odkręcać. I to jest to zabezpieczenie. I niech to sobie tutaj, że tak powiem, jest. Dobra. Tu jest dyferek. Z całym mocowaniem to się przykręca do ośki roweru tylniej. I bardzo fajnie rozwiązany. Podoba mi się. Tu jest druga gumka. Czyli można to zachować, że tak powiem, otwarte. Pies jest zainteresowany intensywnie. Wygląda to nieźle całkiem. Wygląda to na solidny kawał wozu, że tak powiem. Całkiem lekki w manewrowaniu będzie, bo jest dosyć dobrze zbalansowane to. No, będzie spoko. No to wiadomo, to ma trochę luzy tutaj, no ale tutaj jest demontowalny, więc to da radę. A sam wózek jest klasa. Podoba mi się. Będziemy jeździć z nim. Czyli wszystko, nawet kurde, lampki niemiaszki na śrubki poprzykręcali. No i dobra, no. Jest fajny, dosyć głęboki. Podłoga jest ceratowa. Bajka. Chcesz wsiąść Brutus? Chcesz wsiąść do wózka? To ci włoży kojec do środka nawet. Zobacz. Zobacz, jest zainteresowany. Chodź. Chodź, aby cię złoży, zobacz. I ciłała siedzi w środku. Ale masz domek. Nie muszę się położyć spać od razu w nim, nie? Nie do wiary to jest. No. Będziesz jeździł we wozie. Będziesz jeździł we wozie, zobacz. O, ho, ho, ho. O, to jest niesamowite. To jest dobra rzecz.
Podoba mi się. No, także Clarfit Corgi 2 bodajże ten wózek. 2, dlatego że jest dwufunkcyjny, czyli tak zwana opcja runner i opcja standardowa. Także Brutus poszedł spać chyba. No, good boy. Chodź, wyciągniemy. No, podoba ci się wózek? No tak. Jest intensywne, zobaczcie, zainteresowanie. Przyglądają się, co tu się dzieje. No, macie wóz. Brutus już go lubi. Super. Tyle. Charlie też testuje wózek, już se kopie dziurę, będzie szedł spać chyba w nim zaraz. Widzę, że im to odpowiada, takie zaciszne miejsce. No i to nawet bardzo. Nie no, super. Halo, cześć. Cześć Bączku, będziesz jeździł na wycieczki, nie? No. No i tak to wygląda, geneza utworu. Wózek dla chihuahuy. Dla dwóch. Koniec się zmieści, nawet dwa. Spoko. No, także kochani, jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie. Łapy w górę i do zobaczenia na spacerze z potworami. To jest dobra opcja, widzę. Podoba się im. Jakby były nauczone. Pierwszy raz w życiu miałem takie coś. No dobra. Okej. Tyle. Cześć.